Cześć, witajcie mordeczki w kolejnym odcinku z serii Euro Truck Simulator 2. A dziś zajmiemy się... kolejnym zadaniem. No dobra, koniec tego śmieszkowania. Ostatnio większość z was zwróciła uwagę, że za dużo daję tego, tego i tego. Także od tego momentu dostosowuję się do was i będzie mniej montażu na moich filmach. Oczywiście, jeżeli to będzie jakaś długa trasa, długa wprost trasa w Euro Truck Simulator 2, to oczywiście będą jakieś wycinki, żeby po prostu was nie zanudzać. W końcu chodzi o to, żebyście się ze mną bardzo dobrze, wprost, bombowo bawili. Okej, to zaczynamy naszą jazdę. Oczywiście nie zapomniałem tego. Jarosław Janusz, traktorzysta, zaczyna zabawę. I oczywiście od tego momentu bez montażu. No dobra, wprowadziłem parę zmian, oczywiście pod względem menu. Ustawiłem sobie takie, o co super tło, no panie, no taka burza, no takie wieżowce, takie, no niosło. No i oczywiście ustawiłem już złotówki i w końcu kochane kierunkowskazy. No ale dobra, bez takiego przedłużania zaczynamy kolejną jazdę. Nie możesz ruszyć w trasę bez własnego pojazdu. Zaleca się zakupić bądź przejąć ciężarówkę ze swojej floty. Czy chcesz teraz przyjąć szybkie zlecenie? Oczywiście, że przyjmujemy. I co tu nam proponują? Oczywiście możemy sobie wybrać Siedlce. No Siedlec, gdzie nam proponują, aż do Szwecji przez prom za 26 tysięcy. O, i widzimy jakąś lepszą ofertę, oczywiście zawsze musi być na bogato, więc wybieramy sobie kierunek Warszawa-Berlin. Przyjmij zlecenie. Ktoś ostatnio zwrócił mi uwagę i bardzo słusznie, że nie odpaliłem świateł. Teraz proszę bardzo, są odpalone, a po drugie możemy kogoś poślepić. No dobra, ale jednak... zacznijmy grę na luzie. Co w ogóle przeładujemy? Nie zdążyłem, wybaczcie, nie zdążyłem przeczytać. Ale o, i w końcu są nasze kochane kierunkowskazy, byle żeby teraz nie zniszczyć znaków. Nie mamy oczywiście pierwszeństwa, musimy przepuścić. No i oczywiście miało być bez wpadek, ale niestety jest wpadka. No dobra, no to czeka nas około 7 godzin drogi. Trochę będziemy oczywiście mieli przycinania, bo to trochę oczywiście trwa. I mamy aktualnie w grze poniedziałek godzinę 11:48, a tam mamy być o godzinie 18:54. Troszeczkę już za szybko. I oczywiście parę osób też zwróciło się z tym do mnie, że coś mi gra klatkuje, no niestety na ten moment nie jestem coś w stanie tego rozwiązać problemu. Mam nadzieję, że w trzecim odcinku już będzie lepszy, lepiej wam się oglądało. Postaram się to zrobić. Niestety teraz w tym momencie coś mi nie wyszło i tego nie ustawiłem. Także najpierw musicie, no niestety musicie się na razie zadowolić zacinkami mojego super wspaniałego komputera. Bo jakże komputer kochany jest i lubi robić takie wpadki w trakcie nagrywania. No dobra, postarajmy się jeździć trochę przepisowo. Lubię niestety bardzo szybko jeździć w ETS-ie. Co niestety jest moim minusem, co zresztą też możecie teraz zauważyć. No ogółem bardzo ciekawie. Okay, my jedziemy w stronę Augustowa, będziemy mieć przynajmniej. Tak mi się wydaje. Zmienimy pas. Aha, zapomniałem, że to nie te przyciski. Bo Jarek popieprzył przyciski. Brawo Jarek. No dobra. Trochę sobie poczekamy. No chyba, że ktoś będzie bardzo miły i nas przepuści. To rzadko się zdarza. Próbuję mówić trochę głośniej, bo ostatnio niestety... no dobra, nie zdążyliśmy w
wybodźcie za te przestery i tak dalej, ale ostatnio postawiłem mikrofon na biurku i to spowodowało, że było słychać szum mojego komputera i było słychać mnie słabo, co już też nie dałem z tym rady, ale wybaczcie, teraz mikrofon stoi na krześle pod biurkiem, mam nadzieję, że to coś da. Ok, wjeżdżamy sobie na drogę ekspresową S8. No oczywiście zapomniałem jak zwykle przestawić. Jednak niestety te kierunkowskazy muszę zmienić, bo coś mi nie wychodzi. Gdzie one są? Tutaj. Niech sobie będzie lewa strzałka, a tutaj prawa strzałka. No i wszystko fajnie. Możemy kontynuować w końcu naszą podróż. Jadąc do Berlina, oczywiście. Oczywiście, tak, wybaczcie, że tak mówię, może to być trochę dziwne, ale coś próbuję mówić, a nie, że jest cisza. Bo tak jak w poprzednim odcinku ja to mówiłem, z zagadywaniem ciężko mi to wychodzi. Ale próbujmy, próbujmy. Jesteśmy na dobrej drodze. Tak samo na dobrej drodze pod względem 60 subskrypcji, za które chciałbym serdecznie Wam podziękować. Szybkie oczywiście zmiana pasa, bo zagapiłem się, co nie powinienem zresztą zrobić. Trochę zwolnimy, bo zaraz będzie w komentarzach. Zaraz będzie w komentarzach, że nie umiem jeździć. No rzeczywiście nie umiem jeździć aktualnie. Znaczy lubię jeździć bardzo szybko w Euro Truck Simulatorze 2. Zazwyczaj staram się oczywiście robić to tutaj bardzo profesjonalnie i jeździć bardzo przepisowo, ale no coś, tak jak mówiłem, nie wychodzi mi. Ale jedziemy dalej, zostało nam 6 godzin i 18 minut. Oh yeah. I jedziemy dalej, i jedziemy tak, żeby nie łamać może przepisów, albo dobrze, troszeczkę, może 10 km na godzinę więcej nic nie spowoduje. Może, no chodźmy, jedźmy chociaż te 90, żeby było ok. Tylko żeby nie trafić na fotopstryczek, bo będzie pstryczek w nos. Chyba nie potrzebuję tego zrobiłem. To zrobiłem, bo teraz mnie szczepie nos. Szczepie nos i nie jest fajnie, no ale dobra. Jak widzicie, no jedzie się spokojnie. Jedzie się dość normalnie, jest luźno. Aktualnie jesteśmy na autostradzie A2 i bez żadnych problemów, pomijając tamten fakt, że wyciąłbym w dupę tego tira naprzeciwko. Jest ok, w skrócie reasumując. No to co, dalej jedziemy. Może się pobawimy w wyprzedzanie, a może jeszcze nie, a może tak. No jedź PGM. Ty. Ach, jak ja uwielbiam tych kierowców w grze tejże. Zawsze wiadą ci, zawsze gdy chcesz przyspieszyć, zawsze, ale zawsze gdy chcesz przyspieszyć, to oczywiście, uwaga, policja, spowolnimy, spokojnie, już nie drążmy tamtego tematu, jedziemy dalej. Pewnie większość z Was będzie się zastanawiać, dlaczego tak dziwnie gadam ciągle. Chociaż nie, chyba już Wam mówiłem, dlaczego dziwnie gadam, ale się powtórzę. Bo będzie fajnie. Bo tak jak mówiłem, nie mam co mówić, a nie chcę Was zanudzić i żebyście mogli z przyjemnością oglądać, żeby odcinek był jeszcze lepszy niż poprzedni, bo no wyświetlenia niby były fajne, ale statystyki i potem jak ja zobaczyłem statystyki, w którym momencie mniej więcej film mój poprzedni był wyłączany, no stwierdziłem, że trochę chyba podniosę jakość i mam nadzieję, że to idzie mi dobrze. A jak mi idzie dobrze, to pamiętaj, to wiecie, co możecie zrobić. Oczywiście nie chodzi o wyłączanie filmu. Jak najbardziej nie wyłączajcie filmu.
Bo nie będzie fajnie. Bardzo nudny Jarosław potrafi, próbuje przynajmniej rozbawić widzów, żeby tylko z nim pozostali. Bardzo fajnie. Naprawdę 5 godzin i 18 minut to już naprawdę niewiele. Ale trochę ku mojemu zdziwieniu, pomimo wsadzenia, umieszczenia dodatku Promoc, dodatku, przepraszam, modyfikacji Promoc oraz wielu dodatków, myślałem, że będą jakieś krótsze trochę dystanse na sam początek, ale chyba myślę, że taki długi dystans będzie ok i jak najbardziej będzie można sobie tutaj pojeździć. Trochę zwolnimy, bo zaczynają się bramki i pomału kończy mi się bateria w kamerze, co oczywiście nie pomyślałem o tym. Brawo ja, możecie mi podziękować. Przepraszam, pogratulować, możecie mi pogratulować. Piszcie, brawo Jarosław, nie naładowałeś kamery przed nagraniem, jesteś bardzo mądrym człowiekiem. Ja oczywiście pozostawię serduszko. Ciekawe, ile tych komentarzy będzie. Okej, wybaczcie mi to małe cięcie, ale niestety no nic ciekawego się nie działo, oprócz tego, że skleiłem mandat pierwszy. Brawo ja. Ale niestety takie rzeczy się zdarzają, mam nadzieję, że już się nie zdarzy. Oczywiście złapał mnie fotoradar, żeby nie było. I tak sobie jedziemy dalej. Pozostało nam 3,5 godziny. Myślę, że mamy dobry czas. Jest godzina 15.15, a mamy być 18.48, więc lekko, że tak powiem, trochę więcej czasu zyskaliśmy i chyba pomału się zaczyna jakiś korek. Bramki. Rozumiem, rozumiem jak najbardziej. To jedziemy. My tylko nie trafić tego samochodu. Ostatnio niestety nie trafiłem z marką pewnego samochodu, także nie będę teraz tego strzelać. Ze względu na to, że no, mi ostatnio no, nie pykło. No, domyślacie się zresztą o co chodzi. Okej. Okay. Opłata drogowa. Twój pracodawca zapłacił 337 zł. No teraz tak by się przydało wypuścić mnie. Nie? Jednak tak. Okej, okay, jedziemy zanim się zamknie. No, chyba chcieli, żebym wrócił. Żeby wam nagrał to, co uciąłem. Zero. Teraz powinno nagrywać. No, oczywiście przy naszej pogodzie to są małe lagi, ale już naprawdę niewiele zostało, a za niedługo będziemy. I cóż. Trochę zwolnimy, bo oczywiście inni użytkownicy tejże drogi jeżdżą trochę inaczej, trochę wolniej. Przydałoby się trochę szybciej, ale co tu zrobić? No nic nie zrobimy. No aktualnie jeszcze trochę nam do granicy polsko-niemieckiej brakuje, ale to już naprawdę niewiele, więc zaraz będziemy. Czy zdołamy wyprzeć? No i kolejne wyprzedzanie. Choć tego tira nie do końca powinny robić, ale w sumie co tam. Jesteśmy w końcu tirem, możemy sobie powyprzedzać. Kolejne bramki, no już chyba myślę, że naprawdę zbliżamy już się do granicy polsko-niemieckiej i będziemy na Berlin. Fajnie zapiszyłem, naprawdę super. I oczywiście podjeżdżamy do naszej tym razem pani Halinki. Pani Halinka nam wyda, no właściwie to nic nie wyda, tylko właściwie to paragon. Twój pracodawca zapłacił 253 zł, więc jak to fajnie jest, jak ktoś za was coś płaci. Super. No dobra, a teraz przydałoby się zmienić pas, więc nie wpierdziulaj mi się czarny samochodzie, bo ja wjeżdżam po prostu tutaj. Sorry, wybaczcie za ten plączący się język, staram się jak najbardziej normalnie mówić, ale no jak sami widzicie, mi to nie wychodzi.
Ok, godzina 26 minut i mijamy granicę. Przejeżdżamy przez granicę polsko-niemiecką. Szybko uderzamy na Berlin. Mam nadzieję, że bez żadnej zwłoki. Chociaż nam to naliczył, że już 18.50 powinniśmy być, ale czego my to nie zrobimy? Kiedy próbujesz być śmieszny w trakcie nagrywania, ale coś ci no jednak nie wychodzi. No ale dobra, nie skupiamy się na tym, jedziemy dalej. Podążajmy w stronę słońca. W stronę tego zachodzącego, jakże pięknego słoneczka. I dlatego też mam okulary, bo mi pewnie świeci. Oczywiście to jest niemożliwe dla tych, którzy... Dobra, tego nie chciałem powiedzieć. Trochę zwolnimy. Bo fotowstyczek taki już trochę inny niż w Polsce. Taki duży. No panie, trochę szybciej. Ja rozumiem, że jest ograniczenie, ale ty normalnie... No zawadzasz nam trochę drogę. Albo chcesz, żebym ci specjalnie w dupę wjechał. Jak coś, tylko chciałem poprawić okulary. Nic nie chciałem głupiego zrobić. Na pewno nic nie chciałem. Nie. I prawie byłaby niezła wywrotka. No, tutaj też prawie. Jarosław, profesjonalny kierowca, operator ciężarówki. Właściwie nie operator, a kierowca ciężarówki. Idzie to nam coraz lepiej po prostu. Odkryto miasto Berlin. Wow. No dobra, zamiast robić sobie przypał kolejny w internetach, to może zajmiemy się drogą. W końcu zjeżdżamy po tej całej monotonnej trasie. Oj, trochę za mocno. Chyba za mocno trochę już przyhamowałem. Kochane lagi, naprawdę mi nie pomagacie. Okej. Okay. Aż musiałem się chwycić myszki, po prostu takie emocje przy hamowaniu. Ło! Ale naprawdę, no dobra, to teraz zobaczmy, czy nic tam nie jedzie. Nic nie jedzie, możemy skręcać śmiało. I w końcu tą misję kończymy. Mam nadzieję, że się nagrało po prostu. Nawet nie wiecie, jak mi szlak trafił, jak zauważyłem, że mój program do nagrywania postanowił się na mnie sfochać i nie nagrać dla was kolejnego odcinka. No i zielone. No i po prostu już tylko jakiś fajny, ładny po prostu łuk machniemy. O i cyk. I cyk. I tutaj też trzeba będzie trochę nieco większy łuk zrobić. No dobra. Dobra, nie musieliśmy zerować, tak jak pewien napój wyskokowy. No dobra, może to inaczej bym powiedział. No dobra. Przepraszam, spieszymy się, mi się nie chce w ogóle. Okej, no i proszę państwa, postęp w osiągnięciu, doświadczenie ponad wszystko, 2/8. Doskonale, zarobek nasz 30 695 zł, doświadczenie 480 expa. No i nasz poziom nowicjusza wzrósł już jeszcze trochę i poziom drugi na nas zawita. No dobra, bo już widzę, że coś mi tu na kamerze wyskakuje. Coś niefajnego i coś może się zrąbać. Także kontynuuj. Okej, okay. No to co? No to chyba myślę, weźmiemy ładunek o wysokiej wartości, żeby za daleko nie jeździć, ale trochę więcej hajsiwa zdobyć. Więc zastosuj. No dobra, no to kolejna dostawa została zrealizowana. Kończymy ten odcinek, więc zanim się z wami pożegnam, kliknijcie ten oto przycisk, zostawcie łapkę i machnijcie dzwoneczek, by częściej mnie odwiedzać i żeby oczekiwać na kolejne filmiki, nie? Okej, no to mordecznie dziękuję wam bardzo. Do następnego odcinka. Cześć!